Otwieram 16. sesję Rady Gminy Biała Podlaska wyjazdową w Słowacinku, na którym witam serdecznie wójta z kierownictwem urzędu. Witam serdecznie media przybyły na sesję. Witam koleżanki, kolegów radnych. Na wstępie przedstawię komunikat dotyczący zmiany miejsca i trybu przeprowadzenia 16. sesji Rady Gminy. Zarządzona na dzień 8 maja sesja na godzinę 13 pierwotnie miała odbyć się zdalnie, wykorzystując rozwiązania online. W tym celu w dniu 5 przeprowadzono próbne udane łączenie. Jednak część radnych wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie sesji w trybie tradycyjnym. Wniosek został uwzględniony i zapadła decyzja o przeprowadzeniu sesji Rady Gminy Biała Podlaska w trybie stacjonarnym na hali gimnastycznej w Słowacinku Starym, zachowując pełne zabezpieczenie ochrony osobistej, rozstawienie stolików co 2 metry, jeden od drugiego, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekacyjne. Proponowany porządek posiedzenia każdy przed sobą ma. Nie będę całego czytał, bo nie ma żadnych zmian. Przystępujemy do punktu pierwszego. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Jest na 100%. Punkt drugi. Ustalenie porządku obrad. Porządek obrad zostaje bez zmian, tak jak każdy z Państwa ma. Punkt trzeci. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. To nie musimy zatwierdzać. Punkt czwarty. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Proszę bardzo, oddaję głos wójtowi. Pozwolicie Państwo, że może na siedząco i zdejmę maskę, będzie lepiej słychać, bo jak rozpoczynał Pan Przewodniczący, to był taki wielki pogłos. No i właśnie to wybory. Pierwotnie mieliśmy online, nowymi technikami, a przyszliśmy na salę gimnastyczną. Takie było życzenie większości radnych, żeby na sali gimnastycznej się spotkać, bo tam na ekranie nie widzą się wszyscy między sobą. I rzeczywiście nie widzieliśmy się już pewnie od marca. Panie i Panowie Radni, w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną administracja publiczna wszystkich szczebli stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest podjęcie szeroko zakrojonych działań mających na celu minimalizację społecznych, ekonomicznych kosztów. Nawet my dzisiaj stosujemy się do rozporządzeń związanych z tą zarazą, z COVID-em. Dlatego też stoliki rozstawione na bezpieczną odległość, maseczki, rękawice. Ja mam też maseczkę, ale mówię tutaj do mikrofonu, żeby w ogóle mnie było słychać. I tak jest wcześniej. Ta nowa sytuacja wprowadziła zakazy, nakazy. Wszyscy musimy się do nich dostosować. Dlatego też nasza gmina, chociaż pracuje pełną parą, to ograniczamy kontakt ze wszystkimi z zewnątrz. W tym celu postawiona została skrzynka, tak zwana podawcza, mikrofon i każdy interesant przychodzący z jakąkolwiek sprawą albo bezpośrednio zostawia w tej skrzynce podawczej swoje podania, albo urzędnicy schodzą na dół. Chodzi o to, żeby ograniczyć chodzenie po gminie. Jeżeli już zacząłem od tej zarazy, od COVID-u,
to chcę powiedzieć, że wprowadziliśmy szereg ograniczeń, między innymi odwołaliśmy wszystkie masowe imprezy, wszystkie, począwszy od dożynek, poprzez gminne zawody sportowo-pożarnicze, po wszystkie wydarzenia, festyny, wszystko żeśmy odwołali, zaznaczając, że wrócimy, jak będą lepsze czasy. Jeszcze jest zdanie w tym związane, że jako gmina przystąpiliśmy do zabezpieczenia naszych mieszkańców też w środki ochrony osobistej. Pierwszą naszą decyzją było przekazanie 10 tysięcy złotych dla stacji pogotowia ratunkowego na środki ochrony osobistej dla medyków. Później szpital zwrócił się o pomoc w szyciu maseczek i fartuchów. I jeszcze rozszerzyliśmy to zadanie na ochronę naszych mieszkańców. W pierwszej kolejności dla seniorów, w drugiej kolejności dla wszystkich mieszkańców. Jakie to jest zadanie? A takie, że mamy w gminie 2000 mieszkańców jako seniorów i wszystkich, których bierzemy do tak zwanej ochrony maseczkowej, 8 tysięcy maseczek. I kto to zadanie wykonuje? Ano to zadanie wykonuje Gminny Ośrodek Kultury i plus wolontariusze. I w tym momencie, i w tym teraz, od razu powiem, bardzo serdecznie dziękuję za tą akcję. Gmina kupuje materiał, wolontariusze i panie z Gminnego Ośrodka Kultury i nie tylko, powiedziałem, Gminny Ośrodek Kultury jako wiodący i wolontariusze. W roznoszenie maseczek zaangażowali się radni i sołtysi. I to jest wielkie podziękowanie. No dobrze, wystarczy o tym już. Teraz chcę powiedzieć, że te wszystkie obostrzenia, nakazy i zakazy nie spowodowały, że ograniczyliśmy manewry na polu inwestycyjnym. Nie. Więc przeciwnie. Rozpoczęliśmy naprawy ubytków nawierzchni dróg asfaltowych na gorąco. Przewidujemy, że zakończymy naprawy w drugiej dekadzie maja, czytaj do końca maja. Jedną nowością jest to, że nie robi tych napraw firma nasza miejscowa, tylko firma, uwaga, z Konstancina. Niestety, przetargi. Jednocześnie też rozstrzygnęliśmy przetarg na równanie dróg nieutwardzonych. Idziemy do przodu z tym tematem. Także rozpoczynamy remont dróg kruszywem naturalnym, tak zwaną pospółką także, na drogach nieutwardzonych. Mamy materiał zabezpieczony na 70% dróg gruntowych przewidzianych do remontu. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wprowadzono wykonawcę. To jest firma konsorcjum Instal.com na zadanie termomodernizacja dworku w Wilczynie. To, co kiedyś podjęliśmy decyzję, że ten dworek przeznaczamy na klub seniora, czy na dom seniora. Zadanie jest dwuletnie. 1 400 000 będzie kosztować przy dofinansowaniu środków zewnętrznych, unijnych
85% wartości. Rozstrzygnęliśmy także postępowanie przetargowe na pierwszy etap robót wykończeniowych rozbudowy szkoły podstawowej w Grabanowie. Pamiętacie Państwo, że podjęliśmy taką decyzję, że ze względu na to, że szkoła się nie mieści, rozbudowę tej szkoły, żeby nie było tak, że robimy dwuzmianową naukę, podjęliśmy decyzję, że będziemy rozbudowywać. Wystąpiliśmy także o pieniądze do Ministerstwa Edukacji, do ministra finansów i u samego premiera. Jak na razie bezskutecznie. Robimy to ze środków własnych. Stan surowy, zamknięty, zakończony. Teraz rozstrzygnęliśmy przetarg na wykończenie wnętrz. Wprowadziliśmy już wykonawcę. To jest zadanie za 423 tysiące złotych brutto. A mówiłem tam o tych równarkach. Najniższą cenę zaoferował nam Henryk Daniluk. To jest firma usługi transportowe, roboty ziemne. Wartość zadania 157 tysięcy złotych. Mówiąc o inwestycjach, bo cały czas mówimy o inwestycjach, pragnę poinformować Wysoką Radę, że zostaliśmy szczęśliwcami w drogach samorządowych premiera. Otóż informuję, że dwa wnioski złożone o dofinansowanie dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych zostały zaakceptowane i przekazane do realizacji. Mówię tutaj o dokończeniu budowy drogi Słowacinek-Styżyniec. To jest jedno zadanie, w którym mamy budowa nawierzchni, to jest jedno w tym zadaniu, budowa nawierzchni, odwodnienie na górce, utwardzone wjazdy, zjazdy i 3 kilometry chodnika w Słowacinku przy tej drodze, 3 kilometry chodnika. Ogółem będzie kosztować to nas 3 miliony 837 tysięcy złotych i z tego dofinansowanie 60%. Długo oczekiwana decyzja i bardzo czekaliśmy na te pieniądze. Dlaczego tak bardzo czekaliśmy? Dlatego, że jak cokolwiek dzieje się na drodze krajowej, jakieś zdarzenie, cokolwiek, to ruch prowadzony jest właśnie przez tą drogę. Ta droga po takim przejeździe ciężkich samochodów jest fatalna. Miejmy nadzieję, że uda nam się w końcu, naprawdę długo oczekiwana. A chodnik w Słowacinku to bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że firmy, które przystąpią do przetargu, a teraz te drogi są w przetargu, nie będą windować cen. I druga droga z Funduszu Dróg Samorządowych to jest droga, nazwijmy ją ulicą Lipową w Czosnówce. To zadanie jest mniejsze, bo długość odcinka jest mniejsza. Wartość projektu 279 milionów złotych, z tego dofinansowanie tysięcy, 279 tysięcy, z tego dofinansowanie 60%. Jak mówimy o drogach tych, co nam się udało pozyskać pieniądze z zewnątrz,
to jeszcze będziemy budować drogę do Jaźwin. Ostatni odcinek drogi do Jaźwin. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ do pieniędzy, które mieliśmy, najniższa oferta była o 400 tysięcy wyżej. Pierwszy przetarg unieważniony, przetarg drugi, spadło to o 200 tysięcy. My w swoim budżecie budujemy tą drogę z powiatem, ze starostwem. 50% powiat, 50% gmina. W związku z tym znowu i w budżecie mamy zapisane pieniądze na 50%, które stanowią 500 tysięcy. Z przetargu drugiego wychodzi, że 93 tysiące musimy dołożyć. Dokładamy. I powiat dokłada, i my dokładamy. I dzisiaj będzie to w zmianach budżetowych, że dokładamy do tej drogi. Chcemy dokończyć tą budowę drogi w Jaźwinach. Informuję jeszcze, że otrzymaliśmy środki zewnętrzne na tak zwaną program OZE, na tak zwany program OZE, odnawialne źródła energii. 515 instalacji i proszę Państwa, mamy tam dofinansowanie zewnętrzne 2 800 tysięcy. Mam gdzieś tu zapisane, tylko nie chcę szukać głęboko. Wiem i muszę tu poinformować szanownych radnych, że były złożone 3 wnioski na kwotę 15 milionów złotych. Pozytywnie został rozpatrzony 5 milionów i 515 instalacji. Nie znaczy to, że pozostałe 2 wnioski były źle napisane. Nie. Napisane było tak samo, tylko globalnie jest mała alokacja środków. Po prostu więcej było chętnych niż środków przewidzianych do rozdania. Jeżeli będziecie Państwo chcieli znać szczegóły, to powiem tak, że z tych 515 instalacji mamy tylko 10 instalacji fotowoltaicznych, resztę solary, ciepła woda. Jeżeli będziemy teraz chcieli przełożyć to na realizację, wydział już przygotowuje pismo do każdego jednego, który jest w zbiorczym zestawieniu, o tym, że jest na liście szczęśliwców i proszę bardzo o potwierdzenie, że podtrzymuje swoją deklarację. Do każdego pójdzie. 515 takich listów pójdzie, w którym zaznaczymy, że proszę o wpłacenie zaliczki, ponieważ będzie to świadczyło o tym, że nie rezygnuje z tego projektu. Mówiąc o tych inwestycyjnych stronach, to chcę powiedzieć jeszcze, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek nasz o zmianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, Milion złotych. I w tym będziemy chcieli poprowadzić 2 zadania nowe. Nie tylko wymiana lamp, 2 zadania nowe. W Styżyńcu na ulicy tej pierwszej, jaka ona tam jest, Słoneczna chyba,
i u Stefana, pana Stefana, młyniec Janówka, budowa nowego oświetlenia. W międzyczasie także otrzymaliśmy 37 laptopów z Ministerstwa Cyfryzacji, to z naszego projektu Zdalna Szkoła, i przekazane zostały te komputery do szkół. Dyrektorzy rozdali już. Plus 11 laptopów z Urzędu Marszałkowskiego, nie laptopów, tylko tabletów. 11 tabletów z Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie chcemy jeszcze powiedzieć o czym? O tym, że dostaliśmy pieniądze na rozwój czytelnictwa w gminie. Ja tutaj wybieram, żeby tak za długo Państwa nie męczyć. Jak mi coś się przypomni, to jeszcze powiem z tych zadań inwestycyjnych. Mam tu przed sobą jeszcze kupę informacji, znaczy dużo informacji w poszczególnych wydziałów. Z referatu rolnictwa i ochrony środowiska, całe dwie strony, z podatków, ale z podatków to powiem tak. Luty to termin składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego i oleju napędowego. Przyjęliśmy w tym czasie 616 wniosków z fakturami i tyleż też decyzji wydaliśmy. Rolnicy otrzymali zwrot kwoty łącznej 529 tysięcy złotych. To już takie szczegóły, to nie będę mówił. Działania podejmowane przez dział środowiskowy, czy nasz gminny ośrodek pomocy społecznej, duże zadania, między innymi wprowadzone przez WHO, stan pandemii i tak jakbyśmy nazwali to, że nasz GOPS jest na pierwszym froncie walki. Oni muszą wiedzieć, kto jest w kwarantannie, kto jest poza kwarantanną, kto skończył kwarantannę, ale to są dane wrażliwe i pozwólcie Państwo, transmitowana jest nasza sesja, nie będę mówił, bo nasze społeczeństwo jest takie jakieś zadziorne, że zaraz stygmatyzują człowieka. Jak ktoś jest w kwarantannie, to zaraz jest B. Dlatego nie będę o tym mówić, tylko mamy rozeznanie konkretne. Oczywiście nie tylko samym wirusem się jednostka zajmuje, ale także cały czas świadczenia wychowawcze, płacimy zasiłki rodzinne, rodzicielskie. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Dział oświaty i tutaj mamy mnóstwo podejmowanych działań. Powiem, mam tu szczegóły, ale po co, powiem tylko, że znowu otrzymaliśmy o 30 chyba tysięcy złotych mniejszą subwencję wyrównawczą, jak żeśmy planowali. I powiem Państwu tak, że nasza ta kochana oświata kosztuje mocno i dużo. Mówię to otwarcie, że subwencji ministerialnej otrzymujemy 11 milionów 200 tysięcy, a drugie 12 milionów z groszami, nie mam tej kartki gdzieś tutaj, 12 milionów dokładamy z własnego budżetu, czyli ponad 20, prawie 4 miliony złotych kosztuje nas
Oświata. O, mam już dokładnie. Już mam dokładnie, mogę podać co do złotówki. 11 milionów 462 tysiące to jest subwencja. Dobrze mówię. 24 miliony prawie wydatki na oświatę. 24 miliony wydatki na oświatę. Kończyć już? Kończyć, tak, dobra, będę już kończyć, ponieważ na pewno jak będą radni chcieli znać szczegóły, to ja jestem tutaj po to, żeby odpowiadać. Ale jednym zdaniem wrócę jeszcze do tych solarów. Dofinansowanie jest do tych solarów, drodzy Państwo, 60%. 40% wkład własny. Jakbyśmy przeliczyli na złotówki, to mniej więcej by wyglądało w ten sposób. Z tych pieniędzy zewnętrznych 7500, jedna instalacja 7500 i plus wkład własny 5000. Tyle kosztują te solary. Jedna instalacja. My jako gmina dokładamy 7500 i wkład własny każdego mieszkańca 5000 zł. Tak na razie jesteśmy z szacunku, ponieważ czeka nas przetarg, jaka firma wygra i w jakiej cenie, ale szacunkowo mniej więcej tak wygląda. A przy fotowoltaice 7 tysięcy wkład własny i 10 tysięcy dofinansowanie. Jestem do Państwa dyspozycji, jak będą konkretne pytania, a teraz dziękuję. Jeszcze. Raz. Jeszcze wójcie, należałoby Radzie przedstawić nowego kierownika. Bardzo słusznie. Drodzy Państwo, wybaczcie. Dotychczasowy kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeszedł na zasłużoną emeryturę. W międzyczasie ogłosiliśmy przetarg na wolne miejsce. Został przeprowadzony przetarg jeszcze przez tą pandemią, ale nie było czasu przedstawić tego człowieka nowego. Artur Drąg, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, człowiek po politechnice z doświadczeniem w innej jednostce samorządowej. Nie przyszedł z ulicy, był w innej gminie, ale jest mieszkańcem Białej. Znudziło mu się dojeżdżanie do innej gminy, przyszedł do nas. Panie kierowniku, pokaż, daj im tą maskę i pokaż się dla ludzi, jak wyglądasz i powiedz, że jesteś na każde zawołanie radnych. Dzień dobry. Tak troszkę w miarę ścisłości, to było porozumienie samorządowe, a nie przetarg. Panie wójcie. Porozumienie samorządowe. Tak. Tak jak bym wspomniał, pracowałem wcześniej w spółkach prywatnych jako geodeta. Jestem inżynierem geodetą. Później pracowałem w Urzędzie Gminy w Tucznej. I tyle. Jak trzeba, zapraszam, jeżeli coś trzeba pomóc. I dziękuję. Dziękuję panie Arkadiuszu i przystępujemy do punktu. Co? Proszę bardzo. Szanowny panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni radni i goście. Mam pytanie do pana wójta.
z jakich środków pieniężnych gminy przeznaczono pomoc dla szpitala Białopodlaskiej? Bo maseczki dla mieszkańców gminy złożyło się 10 radnych, 5 zaś wyłamało się. Pytam dlaczego? Chodzi o to, że u mnie na przykład była taka sprawa, nie tylko u mnie, jest osoba wielopokoleniowa i na 7 czy 9 osób dostało tylko 2 mieszkańców, więc ja oddam swoją i kupiłem sobie. Dziękuję bardzo. Panie radny, pieniądze, jakie zostały przeznaczone na materiał do szycia maseczek, został wygospodarowany z wolnych środków gminy. I nie wiem, czy pan mnie dobrze słuchał. W naszej gminie mamy 14 350 mieszkańców. Przy liczeniu na budynki mieszkalne, to tych budynków mieszkalnych mamy 3722 i zakładaliśmy, że że przygotujemy po 2 maseczki na każde gospodarstwo domowe plus senior. I w pierwszej kolejności 2000 maseczek zostało dostarczonych do seniorów. W miarę pozyskiwania tych maseczek będą trafiały do każdego domu po 2 maseczki. Jedna osoba, nazwijmy to Krawcowa, nie odkładając kanapki, albo nie sięgając po kanapkę, dziennie może uszyć 50 maseczek. My, tak jak powiedziałem, zadanie wykonujemy bezpłatnie, z zaangażowaniem pań instruktorek z Gminnego Ośrodka Kultury, plus wszystkich wolontariuszy. Plus panie dobrowolnie przyszły i mówią, dajcie materiał, pomożemy. Nie bardzo rozumiem pana Stefana, o co chodzi. Po prostu nie rozumiem. Jeżeli chodzi o te maseczki szpitalne, my otrzymaliśmy materiał ze szpitala, gotowy, pocięty. To była flizelina. Szyły instruktorki plus jedna pani z GOPS-u, pani Ula szyła, plus 2 panie z terenu gminy. Nasza twórczyni, jedna pani z Białej, bo się zgłosiła. Jeżeli chodzi o te maseczki na teren gminy, tak, radni przekazali 2000, w dużej mierze, to było 11 tysięcy, to jest gmina Biała Podlaska, to są pieniądze. I jeszcze stowarzyszenie Ad Astra, które nam, nie wiem, za 100 zł kupili nam materiał, przekazali materiał i woreczki do pakowania. Też mniejszą ilość, tak? Woreczki też do pakowania zakupiła gmina, tak? To jest, tu nie ujmujemy też radnym, tak, dostaliśmy, kupiliśmy ten materiał za 2000, pani Renata otrzymała rachunek, ale w dużej mierze to z pieniędzy gminy. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019. Proszę bardzo, pani kierownik. Przekładam państwu sprawozdanie. To sprawozdanie jest bardzo szczegółowe i bardzo obszerne. Myślę, że nie będę tutaj się rozbijała na szczegóły. Powiem to, co najważniejsze, a w razie pytań to mam do dyspozycji w wersji papierowej i jeśli będę miała, to odpowiem na państwa pytania. Więc ogółem na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 23 355 404 zł 15 groszy. Kwotę 1 543 871 23 wydatkowano z budżetu gminy. Jeśli chodzi o nasze pieniążki własne, czyli z budżetu gminy, najdroższym świadczeniem jest umieszczenie osób w domu pomocy społecznej. W 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 28 osób i wydatkowaliśmy kwotę 613 817
32 grosze. Zapytacie Państwa, skąd taka kwota? Już mówię. Co roku, na początku roku, starosta bielski ogłasza obwieszczenie o wysokości odpłatności za dom pomocy społecznej. W tym roku te odpłatności oscylują w takich granicach. Kozula 3655 zł, Konstantynów 3505, Kostomłoty 3470, Kodeń 2950. Ta odpłatność wzrasta dla gminy, jeśli dochód klienta przebywającego w domu pomocy społecznej nie wzrósł o 10%. Także te kwoty nowe, tak naprawdę one ujęte są od razu u nas w budżecie. My z urzędu tak jakby nie zmieniamy odpłatności decyzji dla klienta, tylko tą odpłatność przyjmujemy na siebie. Taka jest rzeczywistość, takie są jakby podstawy prawne i dlatego te kwoty z roku na rok nam będą wzrastać. Teraz tak, powiem Państwu o innych świadczeniach. Zasiłek stały. Zasiłek stały 51 osób w 2019 roku ten zasiłek przyznaliśmy. Była to na kwota wydatkowana 276 863 zł. Była to dotacja z budżetu państwa. Zasiłki okresowe. 120 osób skorzystało z tej pomocy. Na kwotę 139 970 również dotacja z budżetu państwa. Zasiłki celowe. 36 osób na kwotę 59 569 i 54 grosze. Zasiłki specjalne celowe wydatkowane z budżetu gminy 13 680. Zasiłek celowy na żywność z programu wieloletniego posiłek w szkole i w domu. 91 osób skorzystało z tej formy pomocy. Dotacja z budżetu państwa 36 288 zł 85 groszy. Środki własne gminy 40 171. Jeśli chodzi o pomoc w formie gorących posiłków, to są głównie obiady zakupywane przez nas dla dzieci w szkołach. Takich decyzji wydaliśmy 282. Wydatkowana ogółem kwota 181 216 42 grosze, z czego dotacja z budżetu państwa 118 317 złotych 42 grosze, środki własne gminy 62 899 zł. I teraz mnóstwo świadczeń rodzinnych. Oczywiście najdroższe świadczenie to jest świadczenie wychowawcze, pospolicie nazywane 500+. Kwota wydatkowana 14 443 641 zł 24 grosze. Świadczenie Dobry Start 650 250 zł. Fundusz alimentacyjny 510 869 zł 97 groszy. Z takich innych droższych świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne 920 881 zł 30 groszy. Zasiłki pielęgnacyjne 655 849 zł 60 groszy. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 116 tysięcy. Zasiłki rodzinne ogółem 1 768 227 zł 9 groszy i do tego zasiłku rodzinnego są różne dodatki, tak? Na przykład dodatek z tytułu urodzenia dziecka 56 345 złotych 76 groszy. Opieka nad... No to i to są różne dodatki. Nie wiem, czy Państwo szczegółowo wymieniać, czy chcecie to posłuchać, czy też nie. Nie? Jeśli chodzi o świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019 roku mieliśmy 13 dzieci umieszczonych poza rodzinami biologicznymi, z czego 7 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 1 w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 5 w rodzinnym domu dziecka. Na te świadczenia wydatkowaliśmy kwotę w 2019 roku 56 345 zł 14 groszy. To tak z grubsza. Dziękuję. Czy jakieś pytania do pani Marleny? Nie widzę. Przystępujemy do punktu następnego. Dziękuję. Przechodzimy do pierwszej uchwały. Nadanie imienia samorządowemu przedszkolu w Rakowiskach. Pani Majewska, proszę bardzo.
Proszę Państwa, przedszkole w Rakowiskach już co prawda trochę istnieje, ale w ubiegłym roku szkolnym podjęło procedurę nadania imienia temu przedszkolu. W związku z tym, że w międzyczasie też zmieniły się przepisy, ta nazwa przedszkola zupełnie, tak jak macie Państwo w materiałach, ulega zmianie, gdyż znika hasło samorządowe, pozostaje przedszkole, bo tak przedszkola publiczne mają być nazywane. Dodajemy imię Zaczarowana Kraina, tak zdecydowały o tym połączone struktury i dzieci, i rodzice, i nauczyciele, także ta procedura trwała dosyć długo wyboru imienia i nie było to wcale aż takie proste i łatwe, bo pomysłów było dużo. Ale finalnie zdecydowano, że przedszkole w Rakowiskach będzie się nazywało Zaczarowana Kraina. Nie wiem, czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego tematu. Szanowna Rado, ja mam tylko takie pytanie, bo powiem szczerze, jak ma być napisane potem na budynku przedszkole imienia Zaczarowana Kraina, jest to troszeczkę nie po polsku, moim zdaniem. Więc albo przedszkole Zaczarowana Kraina, albo przedszkole imienia Zaczarowanej Krainy. Tak mi się wydaje, w związku z tym ja bym się zastanowił. W mianowniku używamy imienia. No, ale tak są szkoły, na przykład imienia Wandy Chotomskiej, to nie jest imienia Wanda Chotomska, tylko imienia Wandy Chotomskiej. A tu mamy imienia Zaczarowana Kraina. Moim zdaniem to brzmi tak nie za bardzo. Więc albo zróbmy przedszkole Zaczarowana Kraina, bo tak potem będzie wisiało na budynku. Taka jest moja propozycja. Polonistka niech odpowie. Może prawnik ma ochotę odpowiedzieć, panie wójcie. Proszę państwa, tu jest problem. Akurat to się czytywałem. Ustawę czy tam rozporządzenie rozróżnia imię i nazwę. I szczerze mówiąc, to nie do końca trzyma się kupy. Ja się zgadzam z panem radnym, że tak, formalnie imienia Zaczarowanej Krainy, ale w tym przypadku na przykład z tego, co sprawdzałem nawet pod innym, faktycznie te imiona się pojawiają w mianowniku. Nie wiem, czy to jest, może niekoniecznie to jest po polsku, ale może za tym kryje się jakiś zamysł. Poza tym, no właśnie, Zaczarowanej... Pytanie, czy to jest tak, niby imienia, ale tak naprawdę nie jest to imię, tylko nazwa. Właściwie lepiej by było, jakby ustawodawca rozróżnił, że nazwa w rozumieniu szerokim, i to jest ten cały zbitek, przedszkole, imienia i tak dalej, i nazwa w wąskim rozumieniu, czyli to, co się pojawia, no właśnie po tym wyrazie imienia, choć tak naprawdę nie powinno być imienia, tylko patrona, czy jeszcze jakoś takiego. No, u nas ta Zaczarowana Kraina to jest oczywiście podmiot fikcyjny, nieistniejący. To jest właściwie nazwa, a nie imię. To nie jest imię, nazwisko czyjeś. No ale tak to wynika z tego rozporządzenia. Zgadzam się z panem, że to jest jakoś niegramatycznie, jakoś to się nam trochę kłóci, tak z perspektywy ulicy, ale właśnie, bo to nie jest tak naprawdę imię, to jest nazwa. Tylko nazwa w rozumieniu ustawy to jest ten cały zbitek. Przedszkole, publiczne, niepubliczne, jakieś tam. I teraz właśnie się pojawia imienia, tak wymusza ten przepis, a w przypadku naszym te imienia to nie jest podmiot, nie wiem, Mikołaja Kopernika, Wandy Chotomskiej czy kogoś, tylko pojawia się tak naprawdę nazwa właściwa. No i stąd tak naprawdę to jest zbitek. Właśnie chyba nie bardzo możemy wykreślić ten wyraz imienia. Nie bardzo możemy. A czy możemy poddać pod rozwagę, możemy to zostawić, zobaczymy co nadzór na to. Tylko pytanie, czy nie będziemy... Jak nadzór nam uchyli, to będziemy mieli problem, bo drugi raz będziemy tą uchwałę pytanie, czy za miesiąc, czy za dwa znowu nie będziemy musieli podejmować uchwały odnośnie tego... Pytanie, czy nie można spróbować od tyłu, proszę państwa, czyli teraz nadać nazwę przedszkole imienia Zaczarowana Kraina, a na przykład z kolei za miesiąc, za dwa zaryzykować już z tą gramatyką i zobaczyć, czy wtedy nam nadzór tak naprawdę to wykreśli, czy nie. Bo jeżeli nam, przepraszam za sformułowanie, utrąci tą drugą uchwałę, to się nic nie zmienia w takiej sytuacji. Tylko właśnie pod nazwą, tylko formalnie nazwą to jest ta cała zbitka. Przedszkole imienia, tak, czy tego, owego, śmiam tego, to jest nazwa w rozumieniu ustawy. No, problem polega na tym, że w ustawie wyrazy imię i nazwa użyto w innym znaczeniu, niż my je rozumiemy potocznie. Że tak naprawdę to, co ustawodawca uznał jako imienia, to my potocznie nie rozumiemy jako imienia. Nie zawsze logika i gramatyka nam się tutaj łączą.
Tak jest. To jest, bym powiedział, logicznie może spójne, tylko niekoniecznie właśnie czyniące zadość no, językowi polskiemu. Ja rozumiem to pytanie, bo jak jest imienia na przykład Marii Konopnickiej, to wiadomo, imienia Marii Konopnickiej. Jak a jak państwo powiecie imienia tysiąclecia powstania państwa polskiego, albo szkoła podstawowa imienia bohaterów II wojny światowej, a takie mamy. To jeszcze się da. Ona tylko, zaczarowana kraina, to tylko w jakiejś wyobraźni jest. A to, co pan wójcie przytaczał, prawda, to ale było jako lub imię... jest, nie? Więc to jest w jakiś sposób fizyczny. To jakiegoś smerfa trzeba wymyślić. No nie wiem, jakiego w każdym bądź razie to się nie trzyma kupy. Pani. Ale nazwę już wymyślono. Nazwę wymyślili rodzice i niech i komitet, i niech tak będzie, a jeżeli uchwyli, to będziemy później się proszę państwa, jak czytałem te to ja mam wrażenie, że obecnie nie da się legalnie nadać takiej nazwy jak na przykład szkoła, czy tam przedszkole imienia, na przykład właśnie tysiąclecia państwa polskiego, czy imienia zaczarowanej krainy, czy imienia, nie wiem, smerfowa, nie wiem, jakieś takie pomysły głupie mi przychodzą. Ale proszę państwa, mam wrażenie, że ustawodawca po prostu nie przewiduje, że ktoś takie może mieć pragnienie. Że tak naprawdę, no i stąd mamy te nieszczęście, co? Ale przedszkole, zaczarowana kraina, ale nadal będzie się nazywało Zaczarowana Kraina, no i dobrze chyba. Znaczy, ja podaję pod rozwagę, proszę państwa, możecie tak spróbować. No pytanie, czy nadzór się na mnie wtrąci. Znaczy, ja tu spoglądam w stronę pani, jak to, sekretarz. Możemy spróbować. No ale... Proszę Państwa, jak sobie życzycie? Jeżeli tak. Życzycie sobie wyrzucić to hasło, imię, tak Panie Radco? No chyba, to, chyba, znaczy to chyba robimy tak bez imienia, nie ma sprawy, tylko tak jak mówię, za dwa miesiące kraina. Możemy wrócić do tematu. To nie wiadomo, możemy wrócić. Nie wiadomo, co tam w środku musiałby być, żeby to wyglądało na zachowanie. Ale rodzice z przedszkola nie mieli z tym problemu, ja no nie tak, wiem. No tak, no ale my jesteśmy... Skoro rodzice z przedszkola wybrali, a my będziemy im się ładować w paradę, jeżeli nadzorowany... O, jest kolega, który jest w Radzie Nadzorczej Rodziców, proszę bardzo, niech siebie powie. W Radzie Rodziców. Szanowni Państwo, procedura tego tworzenia imienia trwa bardzo długo. No niestety, tak dziwnie ta ustawa jest napisana, że imienia. Myślę, że technicznie można zrobić tak, żeby to było imienia, tak jak uchwała nam nakazuje, a na przedszkolu zrobimy przedszkole Zaczarowana Kraina i tyle, i będzie po problemie. Bardzo dobry pomysł. Jeżeli przykładowo teraz to przykładowo odrzucimy albo przesuniemy, no procedura trwa około roku czasu nadawania tego imienia, więc kłócić się o ten, więc moim zdaniem to jest bez sensu. Dokładnie tak mówiłem. W związku z powyższym czytam treść uchwały. Uchwała nr 16 przy 118. Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 kwietnia maja 2020 roku w sprawie nadania imienia samorządowemu przedszkolu w Rakowiskach. Treść każdy przed sobą ma, nic się nie zmienia. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Teraz próbujemy. Nie
działa. Tak by było online, jakbyśmy głosowali. Teraz próbować. Ja uważam, że można przez podniesienie ręki za zgodą wszystkich radnych zrobić to sprawę. Myślę, że szkoda czasu. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Przystępujemy do punktu, do następnej uchwały. Wspólne usługi administracji finansowania organizacji jednostek gminy. Pani Majewska, proszę bardzo. Proszę Państwa, w 2016 roku podjęliśmy taką uchwałę o podobnej treści w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej jednostek gminy. Chodzi tu o wszystkie szkoły gminy Biała Podlaska, które są obsługiwane w Urzędzie Gminy. Ale doszły nam przedszkole w Rakowiskach i doszedł żłobek samorządowy w Ciciborze. W związku z tym tę uchwałę należy podjąć na nowo i poszerzając ten zakres tych jednostek, co też uczyniliśmy w tej uchwale, ale autopoprawką chciałabym wprowadzić zmianę, dlatego że koleżanka przepisując zgubiła jeden paragraf i to będzie w naszej uchwale paragraf numer 5, ponieważ uchwała, która do tej pory funkcjonowała, musi stracić moc, co pominęła. Tak też ten paragraf numer 5 będzie brzmiał. Traci moc uchwała numer 20, łamane na 116, łamane na 2016 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 27 września 2016 roku w sprawie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy. Ja tyle. Przepraszam, jeszcze w ramach autopoprawki rozumiem, że się numeracja zmieni tak, dalej. Tak, tak. To też jeszcze... Tak. Także paragraf 4 pozostaje bez zmian. 5 się zmienia. Następny 6 wykonanie uchwały będzie, a 7 uchwała wchodzi w życie. Państwu się kończyła chyba poprzednia na 6 paragrafie, prawda? No właśnie. Czy Państwo życzą, żeby czytać całą uchwałę, czy nie musimy? Uchwała nr 16/119 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy. Kto jest z koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku, jeżeli się uda. Nie wchodzi, to samo, dajemy sobie spokój. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały? Proszę. I to przy każdej uchwale musimy imiennie czytać? Czeczko Marek. Gałązka Sebastian. Onisiewicz Marcin. Oskwarek Monika. Panasiuk Joanna. Plażuk Dariusz za. Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena,
Dziękuję. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Uchwała w sprawie utworzenia organizacji punktów przedszkolnych. Pani Majewska. Proszę Państwa, mamy uchwałę w sprawie organizacji tworzenia punktów przedszkolnych, to my już mamy. Natomiast zmieniły się przepisy, które nakazują, aby Rada Gminy ustaliła przerwy w pracy przedszkoli. I tak jak w przedszkolu w Rakowiskach nie ma problemu, bo to w pierwszym statucie zostało ustalone, tak w przypadku punktów przedszkolnych, które działają na zasadach tak jak przedszkola, tę przerwę wakacyjną musimy ustalić. Ponieważ żeby nie było takiej może kolizji, albo żeby łatwiej było zorganizować życie przedszkolne rodzicom, czyli wyznaczyć miejsce, gdzie w wakacje rodzice pracujący mogliby ewentualnie zapisać dziecko, gdyby taka potrzeba zaistniała, proponujemy, żeby w punkty przedszkolne pracowały w miesiącu sierpniu. Przepraszam, miały przerwę wakacyjną w miesiącu sierpniu, zgodnie z tym zapisem. I tutaj też bym Państwa bardzo poprosiła o zmianę, bo tu z kolei gramatyczny błąd się koleżance wkradł, ponieważ ten zapis, tu gdzie jest cytat, w punkcie przedszkolnym zajęcia, widzą Państwo to? W punkcie przedszkolnym zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej w miesiącu, i tu jest gramatyczny błąd, w miesiącu sierpniu, przecinek, ustalonej przez organ prowadzący. Nie w miesiącu sierpień ustalony, tylko w miesiącu sierpniu ustalonej przez organ prowadzący, przerwy ustalonej przez organ. I taka sama zmiana w kolejnym cytacie, a trzy razy cytujemy, dlatego że w Oskrzenicach była zmiana. Każda ta zmiana dotyczy konkretnej szkoły czy konkretnego punktu przedszkolnego. Nie wiem, jeśli są jakieś pytania, to proszę. Będzie teraz bardzo, może tak, żeby jaśniej wytłumaczyć, będzie teraz tak, jak pracują przedszkola. Czyli panie pracujące w przedszkolu mają miesiąc przerwy zgodnie z zapisami ustawy i tak samo będzie w punktach przedszkolnych. Czyli będą miały miesiąc przerwy, a miesiąc będą miały pracy. Czyli punkt przedszkolny będzie otwarty w wakacje jeden miesiąc. I tak samo oddziały przedszkolne, bo to analogicznie tutaj podstawę prawną podajemy. Tylko że oddziały przedszkolne to w statutach zmieni dyrektor szkoły, bo oddział przedszkolny jest w statucie szkoły. Uchwała nr 16/120 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie utworzenia organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych wymienionych w uchwale i czytam listę radnych. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czeczko Marek. Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiuk Joanna, Plażuk Dariusz za, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. I jeszcze raz musimy zrobić tej pierwszej uchwały, żeby się nas nikt nie czepił. Uchwała nr 118 w sprawie nadania imienia samorządowemu przedszkolu w Rakowiskach. Czeczko Marek, Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiuk Joanna, Plażek Dariusz za, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Przystępujemy do następnej uchwały. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi bielskiemu Droga Jaźwiny. Pan Adam Olesiejew. Szanowna Rado, Państwo zajmowali się tą sprawą 14 lutego bieżącego roku.
i taką stosowną uchwałę podjęli odnośnie udzielenia pomocy finansowej powiatowi. Gro rzeczy wójt powiedział w informacji o pracach gminy i pracach wójta, ale tytułem takiej reasumpcji dodam, że budujemy tą drogę wspólnie z powiatem. Zamierzaliśmy przeznaczyć dotychczasowo 500 tysięcy złotych na jej dokończenie. To już jest finał. To jest trochę więcej jak połowa tej drogi. Były dwa przetargi. Pierwszy przetarg, tak jak pan wójt zaznaczył, był blisko 400 tysięcy droższy niż zamierzenia finansowe inwestorów, to jest gminy i powiatu. Unieważniony został. Drugi przetarg wykazał niższą cenę za to zadanie. Natomiast w ocenie powiatu i nas, no tutaj chyba nie ma co liczyć na dalsze obniżanie kosztów poprzez kolejne ogłaszanie przetargów. Bardziej, że w tle zanosi się na to, że firmy będą miały sporo do robienia w zakresach drogowych, więc te ceny raczej pójdą lekko w górę, a nie w dół. W związku z tym zmieniamy uchwałę z 14 lutego, zmieniając kwotę dofinansowania z 500 na 592 057 zł 6 groszy z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej 111-4L na odcinku Porosiuk Jaźwiny. Państwo treść uchwały mają przed sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała nr 16 przez 121 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Czeczko Marek, Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiek Joanna, Plażok Dariusz za, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały, ustalenie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Adam Olesiejuk. Wysoka Rado, przedmiotem tej uchwały, zajmujemy się tą uchwałą z uwagi na fakt zausterkowania jej przez nadzór wojewody. Zajmowaliście się państwo tą uchwałą 14 lutego bieżącego roku, kiedy mieliśmy obowiązek dostosować nasze stawki do wymogów nowej ustawy, która nakazywała obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego dla sieci telekomunikacyjnych pod szerokopasmowy internet. Nadzór wojewody zausterkował tą naszą uchwałę w dwóch punktach. W paragrafie 3 państwo posługujemy się w tej chwili inaczej. Wybraliśmy tryb za usunięcia usterek poprzez tekst jednolity nowej tej uchwały. W paragrafie 3 macie państwo w podpunkcie 1 w pasie drogowym. Pierwotnie w pierwotnej uchwale różnicowaliśmy na zabudowę, na teren zabudowany i teren niezabudowany. To zostało zausterkowane i w tej chwili jest tylko w pasie drogowym. Ponadto nadzór wojewody zarzucił nam w paragrafie 4, iż nie wyodrębniliśmy stawki za umieszczenie w sieci dla urządzeń telekomunikacyjnych, o której mowa w ustawie z 7 maja, więc tej służącej organizacji i budowaniu sieci szerokopasmowej, i taka stawka się pojawia 0,20 zł w podpunkcie 3. To są dwie rzeczy zausterkowane i jeśli państwo podejmą tą uchwałę, straci moc ta uchwała z 14 lutego. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 16 przez 122 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest wójt gminy Biała Podlaska. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Czeczko Marek, Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika,
Panasiek Joanna, Blażuk Dariusz Zam, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia mieszkaniach chronionych. Pani Marlena, proszę bardzo. Więc proszę Państwa, tą uchwałą się zajmowaliśmy w styczniu. W styczniu uwzględnialiśmy poprawki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie uchwały z listopada. Wszystkie poprawki zostały uwzględnione. Niemniej jednak, rozpatrując już uchwałę tą ze stycznia, nadzór Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego doszedł do przekonania, że pobyt w schronisku dla osób bezdomnych musi być odpłatny. Nie wiem, jak będziemy domagać się tej odpłatności w przypadku osób bezdomnych, no bo przeważnie to są osoby bez dochodu. Niemniej jednak taka sugestia urzędu się pojawiła. W związku z tym tutaj w tym paragrafie drugim, w punkcie czwartym i piątym zostały rozszerzone o te właśnie odpłatności. Pierwszy dotyczy odpłatności z chroniska dla osób bezdomnych 30% w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, osoby skierowanej do schroniska, a drugi schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i to wynosi 50%. Oto tylko poszerzyliśmy tamtą poprzednią uchwałę. Resztę innych żadnych poprawek tutaj nie było. Ta uchwała była konsultowana już z uwzględnieniem tych nowych zapisów z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim i rzekomo już ma być ostatecznie dobra. Uchwała nr 16 przez 123 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Czeczko Marek, Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiuk Joanna, Blażuk Dariusz Zam, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Została przyjęta uchwała jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Przedłużenie wskazanej grupą przedsiębiorców płynności finansowej i pani Renata Krokos. Proszę Państwa, ustawa z 2 marca tego roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID dała Radzie Gminy uprawnienia do wprowadzenia zwolnień uchwałą Rady Gminy dla przedsiębiorców, którym ta płynność finansowa się pogorszyła w wyniku wirusa. I tu Państwo macie projekt uchwały, której proponujemy na razie przedłużyć terminy płatności podatku od nieruchomości tym przedsiębiorcom, którym się płynność finansowa pogorszyła, do 30 września. Zgodnie z zapisem, który jest w tym artykule 15 tej ustawy o COVID. Jakby tutaj dłużej przedłużyć nie możemy. Chodzi o dwie raty płatne w maju i w czerwcu, dlatego że osoby fizyczne prowadzące działalność mają termin płatności w maju, natomiast osoby prawne, tu głównie spółki z o.o., mają termin płatności miesięczny, czyli maju i czerwcu i tak jak ustawa pozwala, te dwie raty można przedłużyć do 30 września. Tu w tym jeszcze chciałabym prosić od razu o autopoprawkę, ponieważ w oświadczeniu, które jest załącznikiem do uchwały, po tym jak Państwo już dostali projekt uchwały, po konsultacji z naszą Regionalną Izbą Obrachunkową, okazało się, że nie możemy zamieścić pouczenia, że pouczenie to jest ten artykuł 56 o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała na swojej stronie taki komunikat, że ponieważ ustawa ta o COVID nie przewiduje możliwości składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności przepisów,
Rada Gminy nie może sformułować obowiązku złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności, więc tylko to oświadczenie w załączniku do wykreślenia. No, to tyle. Czy jakieś pytania? Marek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Ja tu mam pytanie do tej uchwały takie. Czy ta uchwała tylko obejmuje przedsiębiorców, czy i także rolników, którzy też z powodu tej epidemii ponieśli straty? O jakieś odroczenie podatku, czy umorzenie podatku, czy tylko obowiązuje przedsiębiorców? Tak jak mówiłam na początku, ta ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców. Tak, to, taki jest zapis w tym artykule, na podstawie którego podejmujemy uchwałę. Dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców. Rozumiem. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała nr 16 przez 124 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z COVID-19. Rada Gminy, Radni, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Czeczko Marek, Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiuk Joanna, Plażuk Dariusz za, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Regulamin utrzymania czystości porządku w gminie. Arkadiusz Drąg, proszę bardzo. Ta uchwała też już była kiedyś uchwalana i nadzór też zarzucił nam poprawki. W trzech punktach będą. W rozdziale pierwszym, paragrafie drugim, wykreślony został 10 punkt, który brzmiał: obowiązek przekazywania odpadów niezamieszkałych przez indywidualne umowy. Nie? To nadzór zarzucił, że takiego zapisu w ogóle nie może być. W paragrafie trzecim, punkt pierwszy, była taka wstawka: położonych bezpośrednio przy chodniku. To też zostało usunięte. I w rozdziale siódmym w ogóle został rozbudowany ten cały rozdział o... No dokładnie był po prostu opisany. Tak, tyle, dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 16 przez 125 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości gminy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Czeczko Marek, Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiuk Joanna, Plażuk Dariusz za, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Zmiany budżetowe. Pan skarbnik, proszę bardzo. Szanowni Państwo, o większości zmian Pan Wójt już mówił w swoim wystąpieniu. Ja pokrótce postaram się przybliżyć jeszcze raz te zmiany. I tak w zakresie dochodów proponujemy wprowadzenie planu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Część tej dotacji jest wprowadzona w roku 2020. Macie Państwo w materiałach. Natomiast pozostała część będzie wprowadzona w budżecie roku 2021, a obecnie znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej. W zakresie dochodów też zaproponowaliśmy zmniejszenie subwencji oświatowej o 39 053 zł oraz podatku dochodowego
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 3507 zł w związku z otrzymaniem kwot ostatecznych z ustawy budżetowej. W zakresie dochodów też usunęliśmy dotacje z zakresu odnawialnych źródeł energii z tytułu tych dwóch wniosków, na które nie otrzymaliśmy dofinansowania. Pozostał tylko wniosek odnawialne źródła energii 1. Otrzymaliśmy również dotacje w wysokości 51 296 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, którą też proponujemy wprowadzić po stronie dochodów, jak i w tej samej kwocie po stronie wydatków. W zakresie wydatków już było mówione i podjęto uchwałę o pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bialskiego, zwiększenie 92 057 zł na drogę Porosiłki-Jaźwiny. W zakresie inwestycji własnych wprowadzenie zadania rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rekowiskach Obrem, Cici, Burduszy 85 tysięcy złotych. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Unii na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Biała Podlaska potrzebna jest dokumentacja techniczna w postaci programu funkcjonalno-użytkowego. Do tego projektu kwota 7380 zł. Dalej macie Państwo wprowadzenie inwestycji w zakresie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. To tak, tutaj w tym przypadku również część zadania będzie realizowana w roku 2020, a część 2021, co później będzie miało odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmniejszenie subwencji. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, zmniejszenie wydatków w zakresie oświaty, w zakresie doważenia. Teraz nie jest ono realizowane, więc w tym rozdziale z zakresu doważenia jest zmniejszenie. Kolejne zmiany wydatków mające konsekwencje, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, usunięcie dwóch zadań, na które nie otrzymaliśmy dofinansowania i zmiany Funduszu Sołeckiego w Terebeli i w Wilczyn Kamieniczne na wniosek sołectw. W wyniku tych wszystkich zmian zmienił się deficyt, który zwiększył się o 720 tysięcy złotych i zostanie on pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, Mateusz. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ja mam do Pana Skarbnika takie pytania, bo prześledziłem tak trzy budżety do tyłu. I skąd wynika się kwota? Na przykład kwota sesji budżetowej, którą ustalaliśmy 14 lutego, to jest 70 394 341 000, a budżet z sesji 12 marca zaczynamy kwotą już 70 400 000, czyli 6 tysięcy więcej. To nie wiem, czy to my uchwalamy jakąś tam kwotę budżetu, prawda, a zaczynamy od zupełnie innej, czy to jest ruchome jakieś, czy i tak jest przez wszystkie od początku budżetu, tak? Już odpowiadam na to pytanie. Co do pewnych zmian, kompetencje do zmiany budżetu posiada organ wykonawczy, czyli wójt gminy. Te kompetencje ustalone są w ustawie o finansach publicznych oraz w uchwale budżetowej. I tak, wójt ma kompetencje do zmiany kwoty dochodów oraz wydatków w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządowych. I takie zmiany budżetu, jeżeli przychodzą zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji na różne cele, bardzo dużo jest tych zmian z zakresu pomocy społecznej, takie zmiany wprowadza. W związku z tym, tak jak pan radny słusznie zauważył, ta kwota może się różnić od kwoty z ostatniej Rady Gminy. Jakie to są tylko zadania, które są to dotacje, które daje albo na zadania własne, albo na zadania zlecone wojewoda. Nic tam więcej nie ma. Bądź jeszcze dodatkowe kompetencje to są
w ramach działów przesuwanie dochodów i wydatków. Takie kompetencje dała Rada Gminy w uchwale budżetowej, ale to nie powoduje ani zwiększenia, ani zmniejszenia dochodów. Tylko z tego tytułu. A drugie pytanie mam takie, jaka oszczędność do budżetu będzie podczas łączenia klas szkoły podstawowej w Sforach? Tutaj szczegółowe dane posiada pani sekretarz, bo analizowaliśmy to dość szczegółowo. Ja nie pamiętam tych wyliczeń. Tak około plus minus. 169 tysięcy wyliczyliśmy? 160? 162 tysiące złotych. Tylko na połączeniu tych klas, tak? Tak. I teraz następne pytanie. Znowu w tym momencie w tej drobnej tabelce, drobnym drukiem mamy napisane w sumie 85 tysięcy na tą wodno-kanalizacyjną sieć, na tą rozbudowę, tak? Plus 7 tysięcy na projekt. Nie wiem, czy tutaj pan skarbnik trochę źle powiedział, bo tą kwotę już przeznaczamy, 92 tysiące, tak jakby zabezpieczamy na to. To są dwa odrębne zadania. W załączniku inwestycyjnym... No tak, ale kwotę zwiększamy do 92 z groszami, tak? Jeśli można, odpowiem na to, na to pytanie. Kwota dokumentacji nie dotyczy tego zadania, tego za 85 tysięcy. Jeśli chodzi o kwotę na dokumentację, dotyczy to przygotowywanej dokumentacji pod projekt, który chcemy złożyć do PROW-u na uzupełnienie naszej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie. Natomiast 85 tysięcy jest to zadanie, które wynikło, no powiedzmy w ostatniej chwili, można powiedzieć, na wniosek tworzącej się parafii w Rakowiskach. Chodzi o to, że buduje się tam kościół i myśmy się nie spodziewali, że tak szybko ta budowa będzie przebiegała. Otóż praktycznie obiekt już stoi i ja nie wiem, to pan radny z tego terenu będzie mógł więcej powiedzieć, ale z tego co wiem, lada moment wchodzą firmy, które będą wykonywać przyłącze kanalizacyjne, podciągać wodę do tego obiektu, tylko tak naprawdę nie ma do czego to podłączyć. I to jest kwota na wykonanie kawałka sieci w tej drodze w kierunku Cicibora. No tak, ale z tego co wiem, tam jest przepompownia na samym rogu w Rakowiska, akurat przy kościele i to kanalizacji ścieków. Ale my mówimy o rurze, która pójdzie w kierunku, w tej drodze gruntowej, do której będzie dopięta kanalizacja. O tym mówimy. Dobrze, to ja jeszcze mam inne pytanie, bo nie można by było na przykład tych pieniędzy przeznaczyć na inne okręgi, czyli nawet na, powiem, nawet na Kaliłów. Dlaczego nie? Przez ostatnie 10 lat na Kaliłowie wydano najmniej z całej gminy środków inwestycyjnych. Najmniej u ciebie. Dlaczego znowu ta kwota idzie na Rakowiska? To jest lekką ręką wydane 100 tysięcy złotych. Ale jakie 100 tysięcy? Tam jest 85, jak pisze, a nie 100. 92 300 wszystko. I to w obrębie Cicibora Dużego, z tego co pamiętam. Ja rozumiem. Panie radny, jeszcze dopowiadam. Proszę nie sumować tych kwot. Kwota na dokumentację nie dotyczy tego projektu. Dokumentacja do gminy trafiła nieodpłatnie, dostarczona przez firmę, która zobowiązała się do zrobienia tego na prośbę, zakładam, proboszcza, tak? I dokumentację otrzymaliśmy nieodpłatnie. Ta dokumentacja, o której mówił pan skarbnik PFU, dotyczy zupełnie innego projektu. No dobrze, ale 85 tysięcy zwiększamy kwotę. Czyli jednak ona będzie już do zagospodarowania akurat na ten okręg, tak? Dziękuję, tyle chciałem. Ja tylko dodam do tego tematu, do tego projektu, który ma się nazywać Wodkan. To jest teren nie Rakowiska, Cicibora Dużego geodezyjnie. I temat jest taki, że projekt jest zrobiony na cały odcinek. Natomiast wykonanie tylko do tej budowli, która nazywa się Kościół przy ulicy, no jak ta ulica się nazywa? Budziszewskiej, przy ulicy Budziszewskiej. Nie wiem, o co chodzi. Czy jak pojawi się w
projekcie budżetu nazwa rakowiska, to tak parzy? Parzy. A czy państwo zauważyli, że te wszystkie inwestycje, które prowadzimy, to są poza rakowiskami? No te drogi, co budujemy i to wszystko inne, to poza rakowiskami. Ludzie, no ludzie, 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 powiem tylko tyle. Dopowiem jeszcze, do tego przyłącza, które będzie budowane, z tyłu za budującą się kaplicą są tereny budowlane i domy stają u pana Czapskiego. Do czego on się ma podłączyć później, ten mieszkaniec, który kupił działki i wybuduje ten dom? Do tej linii właśnie. Dobrze, no kolego radny, masz prawo zagłosować inaczej i nie mam więcej o czym dyskutować. Proszę bardzo, jeszcze pytanie. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. Ja tylko mam takie pytanie do pana skarbnika, bo tutaj do uchwały budżetowej, do zmian w wydatkach dołączono dwa załączniki o dochodach, różniące się między sobą. To który głosujemy? Który jest przegłosowany, będzie głosowany? Ten czy ten? W tych samych dokumentacji przyszły razem z nami. Jeden mailem, drugi pocztą. Ja rozumiem, tylko ja o tym nie wiedzieliśmy, także można to było przed sesją nam powiedzieć, prawda? Czyli który ostatecznie? Ta wersja, tak? Czyli to, te wydatki głosujemy. To żeby radni wiedzieli, nad czym głosują, bo dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała nr 16 przez 126 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020. Rada Gminy uchwala, co następuje. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Czeczko Marek, Gałązka Sebastian. Wstrzymuje się. Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiuk Joanna, Blażuk Dariusz za, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, wstrzymuje się, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Przy dwóch wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 16 przez 127 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Rada Gminy uchwala, co następuje. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Czeczko Marek, Gałązka Sebastian, Onisiewicz Marcin, Oskwarek Monika, Panasiuk Joanna, Blażuk Dariusz za, Rudawska Renata, Sawczuk Marek, Semeryło Mariusz, Sęczyk Agnieszka, Siwiec Mateusz, Śledź Stefan, Trzeciak Mariusz, Wołowik Tomasz, Zalewska Bożena. Uchwały mamy załatwione. Interpelacji nie było. Wolne wnioski. O szkole dopowiem państwu, tam każdy dostał sobie poczyta. Wpłynęła prośba ze SWUR mieszkańców o połączeniu ten klas. Odpowiedź każdy z państwa zna, także proszę się zapoznać dokładnie, jaka była odpowiedź z gminy, a jaka później przyszła odpowiedź mieszkańców. To może tyle w skrócie.
Przypominam jeszcze o złożenia sprawozdania do końca maja przez radnych zostało przedłużone oświadczenia majątkowego. Jeżeli ktoś jeszcze jakieś pytania, proszę. Proszę. Panie wójcie, jeszcze pytanie tak od mieszkańców, bo w sprawie oświetlenia w gminie. Chcielibyśmy tam wiedzieć, mieszkańcy, bo nie każdy wchodzi na stronę gminy, do kiedy to potrwa i może rozważyć, żeby to jednak już trochę wprowadzić, bo już ruch się zwiększy w miejscowościach, już ten zakaz opuszczania minął. Może teraz byśmy troszeczkę z tym oświetleniem zaczęli już oświetlać te tereny nasze. Kto tam jeszcze jakieś pytanie? Marek? Tak, panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado. Rodzice zobligowali mnie do wypowiedzenia się na temat połączenia tych klas piątych i powiedzieli, że no, nie jest zasadne ich i boją się w trosce o swoje dzieci, tak, że to połączenie wpłynie negatywnie na rozwój i klasa będzie liczyła 33 dzieci, tak, czyli bardzo duża, nie? Jeżeli będzie dalej pozytywny, negatywny odbiór ze strony gminy, czyli w tej chwili nie było ani kontaktu z rodzicami, nie było jakiejś tam rozmowy takiej kreatywnej, która by coś wniosła, są w stanie nawet do wojewody lubelskiego pojechać i tam walczyć o swoje dzieci. Także prosiłbym w imieniu rodziców, żeby to stanowisko jakoś pozytywnie rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie do pana wójta. Czy to prawda, że pan wójt zamierza zawiesić fundusz sołecki na rok 2020? Jeśli tak, to dlaczego? Bo wiadomość ta doszła do mnie przed sesją. Proszę się do tego pytania ustosunkować. Dziękuję. Agnieszka, proszę bardzo. Ja mam pytanie pewnie do nowego pana kierownika. Czy coś wiadomo, czy zostały rozstrzygnięte już te konkursy na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest i czy coś się dzieje na terenie gminy Biała Podlaska, czy jest firma, która dokonuje tego odbioru i utylizacji? Eternitu. Jedno pytanie, zaraz będziesz na wszystkie odpowiadał. I kto tam jeszcze miał pytanie? Żeby wójt już zbiorowo odpowiedział do wszystkich i zamkniemy sesję i będzie wszystko. Tak, ja mam też pytanie do pana wójta. Chodzi o możliwość wchodzenia do urzędu gminy. Chciałbym, żeby pan wójt się zastanowił, czy rzeczywiście radni nie mogą wchodzić, tak samo muszą na podajniku zostawiać dokumenty, czy jednak zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu radnego nie mają prawa wejść na teren gminy. Bardzo bym prosił, żeby pan wójt się do tego przychylił. Proszę bardzo. Ja bym w pierwszej kolejności chciał podziękować dla pani dyrektor GOKU, dla radnych, którzy rzucili się, tak kolokwialnie mówiąc, na ten materiał dla Urzędu Gminy. Też dziękuję w związku z tym. No i oczywiście dla wszystkich wolontariuszek, pań, które szyły i dla osób, które dystrybuowały te maseczki. To bym chciał bardzo serdecznie podziękować. A odnośnie szkoły i łączenia klas w sforach, jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie, chciałbym do pana wójta zaapelować, żeby nie łączyć tych klas, bo 33 osoby w jednej klasie to już będzie naprawdę przesada. Sam się uczyłem w klasie ponad 30-osobowej i wiem, jak to wygląda. Można powiedzieć, tutaj pan skarbnik powiedział, że to będzie koszt około 170 tysięcy, czyli co? Teraz 170 tysięcy tutaj oszczędzimy i 92 tysiące na rakowiska, tak? No to trochę jest nie fair. Zabrać ze sfór, dać na rakowiska. Dziękuję. Proszę bardzo, Marek. Nie wójcie, ja mam takie pytanie. Czy na przykład, tak jak tutaj zadawałem do podatków te pytanie, czy na przykład rolnicy, którzy naprawdę tam ponieśli jakieś straty, będą mogli ze strony pana wójta czy rady liczyć na jakieś odroczenie podatku czy umorzenie tego podatku?
To jest jedno pytanie. I drugie pytanie mam takie, czy ten, tak jak tu pan skarbnik mówił, dostaliśmy te pieniądze na odbiór od rolników tej folii, tych sznurków tego, czy to już ruszyło i można dostarczać do Czasnówki to, czy to jeszcze jest w trakcie? Wszystko jeszcze trzecie, jak został Mariusz. Ja tak bardziej informacyjnie, bez pytania, czy mogę teraz? Czy tak, teraz? Od razu, od ręki, żebyśmy już później odpowiedzi udzielili i zamknęli tak, sesję. Tak, ja nie mam pytań, ja raczej odnośnie tych naszych wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych chciałem serdecznie podziękować panu wójtowi, że od wójta ta iskra wyszła. Oczywiście wtedy były wszystkie ręce na pokład, więc też zaangażowałem się w tą inicjatywę przy wsparciu obecnego pana posła Dariusza Stefaniuka, oczywiście tak. Zachęcam też wójta do sięgania po te środki, bo to jest duża pula i można nadal korzystać z tego funduszu, więc jeżeli będzie taka wola ze strony pana wójta, ja obiecuję zaangażować się, nawet jeżeli by chodziło to o wsparcie kolegów radnych. I druga rzecz, bo pewnie też mieszkańcy Czosnówki oglądają obrady, chciałem tylko słowo odnośnie gazu wspomnieć, bo też są zainteresowani gazyfikacją Czosnówki. Być może większość wie, ale być może są tacy, którzy tego nie wiedzą. Gazyfikacja wymagała zaangażowania niestety po stronie miejskiej części mieszkańców, czyli mieszkańców Sielczyka i Sidorek. Ona została podzielona na trzy części. Czyli Sielczyk, Sidorki, Czosnówka. Czosnówka no niestety na końcu, bo siłą rzeczy jest na końcu tych wszystkich odbiorców. Na dzień dzisiejszy Sielczyk dostał już zgodę na budowę swojej części sieci i mieszkańcy Sielczyka podpisują umowy. W drugiej kolejności będą Sidorki i Czosnówka i to się będzie odbywało już w miesiącach wrzesień, październik. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, wójcie, odpowiedź. Może tak w nawiązaniu do ostatniego głosu, właśnie, w jedności jest siła. Dziękuję. W jedności jest siła, bo jak każdy będzie sobie rzepkę skrobał, to możemy sobie skrobać. W jedności jest siła. Merytorycznie do pytań. Oświetlenie uliczne. Tak, to prawda. Podjąłem decyzję o czasowym wyłączeniu oświetlenia ulicznego na okres letni, począwszy od maja do sierpnia. Oświetlenie wraca we wrześniu z powrotem. Dlaczego? Otóż wiadomo, że ta zaraza, która przyszła niespodziewanie, dotyka wszystkich. I przedsiębiorców, i rolników, i samorządowców. I żeby długo się nie rozwodzić, spojrzeliśmy na dochody styczeń, kwiecień ubiegłego roku i styczeń, kwiecień tego roku. A zaraza weszła w marcu. I już dochody spadły nam o 400 tysięcy złotych. Rok do roku, porównując ten okres, rok do roku 400. Widzieliście państwo, że wychodzimy naprzeciw trudnościom, z jakimi się przyszło mierzyć dla restauratorów, te sale weselne, przedsiębiorców różnego typu, wnoszą o zaniechanie poboru podatków lokalnych należnych. Czyli wiadomo, że im jest tak mocno ciężko, że nie mają nawet za co zapłacić, więc uszczuplą się dochody gminy. Szukamy, jak tylko możemy, oszczędności. W związku z tym jest ten temat czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego. Fundusz Sołecki, pan radny Stefan. Nie, nie likwidujemy Funduszu Sołeckiego. Demontuję, nie wiem skąd ta poszła taka opinia. Czasowo go też zawieszamy.
czasowo go zawieszamy, bo fundusz sołecki już w części został wykorzystany. Co? Pomału ma być uwalniana gospodarka. Ma być poluzowywane te wszystkie zakazy, nakazy, obostrzenia i nie wiem co jeszcze. Zobaczymy, jak będziemy stać. A powiem tak uczciwie, prosto patrząc w oczy. Wolałbym zatrzymać fundusz sołecki, niż nie zbudować kawałka drogi, bo nie będzie pieniędzy, będzie brakowało. Ale zawieszamy to tylko czasowo. No i tutaj ten głos polemiczny, tak zwany Mateusza. Mateusz, jako radny gminy z okręgu Cicibór Duży, dzisiaj jest mocno aktywny, nawet mu przeszkadza projektowanie i budowa odcinka wodno-kanalizacyjnego, który ma służyć mieszkańcom. Projekt jest przygotowany aż do połączenia z osiedlem Relax, a my chcemy włączyć do użytkowania budynek, który się nazywa Kościół, i jemu to przeszkadza, ponieważ do tego kościoła będą chodzić ci ludzie z Cicibora Dużego, Cicibora Małego, te rebely, Rakowisk także. I jako obiekt duży, no ta wygódka jest potrzebna. Gdzie pójdą? Za stodołę? Nie ma tam stodoły za potrzebą. Więc my trochę myślimy. Nie można sprowadzać do absurdu. Drugi temat, który został wywołany, to jest temat sfory szkoła, protest rodziców, którzy rzeczywiście napisali petycję o tym, że się sprzeciwiają połączeniu klas w tym momencie dzisiaj, 5 i 6 rozdzielonej, 5A, 5B, w jeden oddział. To nie jest łączenie 5, 6, 3, 4, 5, 7, tylko dwie klasy są tam, równorzędne dwie klasy, dwie, A i B. I w projekcie przyszłego roku, czyli od września, jak ruszy szkoła, zapisano, że będzie to jeden oddział. Nie ma A i B, tylko jeden oddział. Nie spodobało się to rodzicom, myślę, że więcej nauczycielom. A ja na samym początku powiedziałem, że szukamy oszczędności wszędzie. To w takim razie proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jak my łączymy klasy, 2 z 3, co tam mają powiedzieć w tych szkołach małych? Szukamy kosztów. Odpowiedziałem bardzo grzecznie do SWUR, że powołuje komisję, która wszechstronnie zbada i wyjaśni problem. Powołałem do tej składu tej komisji ludzi fachowych. Adam Olesiejok, mój zastępca. Krzysztof Radzikowski, skarbnik, i trzyma tę rękę na pieniądzach. I Grażyna Majewska jako sekretarz i całą oświatę prowadzi. I grzecznie bardzo odpowiedziałem, że zbadamy sprawę i odpowiemy. A na to moją pismo, macie Państwo to przed sobą, ci moi pań i pani w komisji zostali nazwani
Ja jestem Kaczyńskim, Adam Olesiejuk-Brudzińskim, Grażyna Majewska Beato Szydłą, a skarbnik Antoniem Macierewiczem. Nie wiem, czy to jest komplement, czy zarzut. Nie wiem, o co chodzi. W każdym bądź razie Państwo dobrze i dokładnie słuchali w mojej informacji o działaniach gminy, gdzie oprócz subwencji ministerialnej dokładamy ponad 12 milionów złotych z własnego budżetu do szkół. W przeliczaniu to na jedną szkołę, jakby nie liczył, wychodzi ponad milion złotych. Do każdej szkoły ponad milion złotych. Bo za moment będziemy wszystko dokładać do szkół, a nie będziemy robić innych zadań. I stąd próba minimalizowania tych wydatków i kosztów w oświacie. Nie zapadła żadna jeszcze decyzja, a szum się zrobił nie wiadomo jaki. I nie wiadomo po co. I po co te porównania, i po co to zaognianie sytuacji. Pieniądze na wszelkie zadania są w budżecie gminy. Komisja, którą ja, czy zespół powołałem, wypracuje dane stanowisko. Sięgniemy po opinię Komisji Oświaty i przedstawimy na Radzie Gminy. Nie wiem, jakie będzie stanowisko Rady Gminy. Pieniądze, o pieniądzach decyduje Rada. Tylko żeby nie było potem, że wszystko na oświatę, tak jak wszystko na rakowiska. Jeszcze raz tylko chcę powiedzieć, że wchodzenie do gminy jest utrudnione. Tak, 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 jest utrudnione wchodzenie do gminy, bo to wszystko te sprawy bezpieczeństwa. Ale jak powiedziałem, minister zdrowia, premier chcą luzować tą gospodarkę i ruszyć w przedsiębiorstwa. My też podejmiemy, myślę, bardzo szybko decyzję, żeby nawet uruchomić kasę i wejście do środka. Ale mówię, to jeszcze nie dzisiaj, tej decyzji jeszcze nie ma. W poniedziałek podejmiemy tę decyzję. Natomiast co do kontaktów radnego, chyba nie ma żadnych ograniczeń. Radny ma temat, to jest telefon, mail. W konkretnych sprawach uprzejmie zapraszamy. Uprzejmie zapraszamy do gminy, bo czasami nie da się wyjaśnić przez telefon. Trzeba wyjaśnić oko w oko niektóre sprawy. I mniej więcej chyba odpowiedziałem na wszystkie tematy. Została folia. Uzyskaliśmy pieniądze rzeczywiście z Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy to rolników, takich, którzy mają dużą hodowlę przeżuwaczy i tam dzisiaj produkcja to jest owijanie folią tych bel i słomy, i siana, i kiszonki, i z tego jest mnóstwo tej folii. I jako odpady gospodarskie, bytowe, nie można było w jakiś sposób tego porównać. Nie można zaliczyć było do tego. Więc postaraliśmy się o wyodrębnienie tego sektora. To, co mówię, ta folia użytkowa, typowo rolnicza, że była ona nie liczona do odpadów, tylko odrębnie. Nawet udało się pozyskać środki finansowe na tą działalność. Tak, sprawa rusza z kopyta, tylko z tym na razie, że ci wielcy hodowcy mają dowieść do gminnego zakładu komunalnego do Czosnówki. Tak. Co? No folia i ta siatka, co tam jest. A na przykład sznurki to nie?
Też? Oddzielić. Oddzielone są, tylko żeby za... Skończył wójt. Ja jeszcze chcę dopowiedzieć do kolegi Mateusza, tak chują mocno Rakowiska, to chcę odpowiedzieć krótko. Szkoły w Rakowiskach nie ma, która jest w Cici Boże. Straży pożarnej w Rakowiskach nie ma, która jest w Cici Boże. Żłobka w Rakowiskach nie ma, który jest w Cici Boże. Sali gimnastycznej w Rakowiskach nie ma, która jest w Cici Boże. Policzmy koszty utrzymania tych wszystkich rzeczy, które generują jako koszt gminy, których nie ma w Rakowiskach. A jeżeli przyszło mieszkać 2,5 tysiąca ludzi, oni też muszą mieć kawałek drogi, kawałek chodnika. I to wszystko. Bo jeżeli nie, to możemy wystąpić do skarbnika z wnioskiem, żeby policzył, ile podatków wpływa od jakiej miejscowości i wtedy może proporcjonalnie będziemy liczyć wydatki albo inwestycje na podstawie przychodu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jeszcze słówko mogę? Mateusz był. To ja proporcjonalnie proponuję, żeby uchwalać budżet inwestycje na podstawie liczby mieszkańców w danym okręgu i wtedy uczciwie pieniążki się rozejdą równo po każdym, tak? A biorąc pod uwagę to, gdzie mają wychodzić, pan wójt powiedział, za potrzebą, tak? Za, jak to mówią, za stodołę, a inne nieskanalizowane wioski też mają wychodzić za stodołę? To nie o to chodzi, tylko Rakowiska mają praktycznie wszystko, i chodniki, i ulice, i oświetlenia, a inne miejscowości? Tu chodzi o to. Dziwię się, że reprezentujesz tą parafię i tak postępujesz. Jak słowo daję, dziwię się tobie mocno. Słucham, Stefan, co jeszcze ma? Jako że odpowiedź pana szanownego wójta naszego nie satysfakcjonuje mnie, dlatego jeszcze raz podawiam pytanie. Kiedy zamierza pan wójt uruchomić na nowo właśnie środki z Funduszu Sołeckiego? Chodzi tutaj na pawę dróg, plac zabaw dla dzieci, toż to po prostu rzecz ważna, a nie koszenie trawy traktorkiem czy siłownią na powierzchni. No, o to się tutaj rozchodzi, panie. Panie Stefanie, temat, mówię, że jest ograniczony tą cholerną zarazą. Wszystkie firmy działają na pół gwizdka albo jeszcze mniej. I nikt panu nie przyjedzie montować dzisiaj placu zabaw, bo jest zakaz zgromadzeń i wszystkiego innego. Uruchomimy, pan chce powiedzieć, że jutro u pana uruchamiamy. A o drogi, panie wójcie, to też musimy tam z grabiami wychodzić, już teraz nie ma tego czasu, kiedy żeśmy brali grabie, łopaty, że... szpadle, co no bądź czynem społecznym robiliśmy. I do teraz nie możemy się doprosić, żeby ta droga, którą po prostu tyle razy żeśmy razem czynem społecznym robili, żeby po prostu była wreszcie skończona. O to mi się rozchodzi. Dziękuję. Zamykam 16. sesję Rady Gminy. Do widzenia, do zobaczenia.